Proszę Państwa, witamy na spotkaniu, na konferencji prasowej, którą organizujemy w Turku, w wyjątkowym miejscu. Tutaj dzisiaj ja ogłaszam moje hasło wyborcze, które brzmi jasno, konkretnie i ma za sobą głęboką treść. Na straży Twoich praw stać będę. Proszę Państwa, to jest hasło, które pokazuje, że dzisiaj będziemy to, co najważniejsze robić, czyli stać. Ja będę na straży praw zwykłych ludzi. To, czym zajmuję się od 5 lat. Na samym początku, rozpoczynając swoją działalność, widziałem, co dzieje się w rolnictwie, jak prawa rolników są tak naprawdę niszczone, a oni nie są widzeni. Z biegiem czasu, reprezentując też innych ludzi, inne grupy społeczne, widziałem, że inni Polacy też nie są widzeni przez władzę. A władza, która w Polsce sprawowana jest od 8 lat, im wydaje się, że Polska jest ich własnością, że należy do nich, że oni mogą sobie wszystko regulować względem swoich własnych upodobań. A ja mówię coś całkowicie odwrotnego. Polska należy do was. To wy macie decydować, co tutaj będzie się działo, i żadna decyzja bez konsultacji z ludźmi, ze społeczeństwem nie może być podejmowana, bo to Polacy, to wy, tutaj każdy pojedynczy, który stoi i przyszedł na ten do serca Turku, to wy swoją ciężką pracą codzienną budujecie Polskę i każdy musi mieć tego świadomość, że to nie jakiś polityk, nie jakiś biznesmen, który przyjechał do Polski z zagranicy, tylko wy swoją ciężką pracą budujecie codziennie naszą piękną Polskę. Tutaj, w sercu wielkiej Polski, w sercu Polski, w Wielkopolsce. Wielkopolsce, która dzisiaj tak naprawdę jest miejscem, które jest, musi odzyskać swoją siłę, która pochodzi z wielkiej historii. Zobaczcie, tutaj trudny moment dużej transformacji, która nie może odbywać się kosztem ludzi. To tutaj ludzie pracowali, ciężko pracowali na to, żeby była energia, żeby ludzie mieli prąd, a dzisiaj przy zmianach gospodarczych o tych ludziach, którzy ciężko pracowali dla całego naszego kraju, rządzący nie chcą pamiętać, nie widzą. I transformacja, wszelkie zmiany, czy to gospodarcze, czy ustrojowe, nigdy nie mogą odbywać się kosztem ludzi, kosztem jednostki. To człowiek nigdy nie może ponosić kosztów tego wszystkiego. Dlatego ja mówię jasno i głośno, na straży praw Twoich stać będę. Żeby nigdy nikomu w Polsce nie przyszło do głowy, by pozwolić wejść nam, zwykłym ludziom, na głowę, albo żeby władza na tą głowę nam wchodziła, tak jak dzieje się to teraz. Zobaczcie, jesteśmy w bardzo trudnym okręgu wyborczym. W bardzo trudnym, gdzie będziemy jako opozycja walczyć o dodatkowe mandaty. I ja nie będę bał się spotykać z ludźmi w takich miejscach, które tak naprawdę wydaje nam się, że są zaklepane tylko i wyłącznie dla tych, którzy rządzą. Bo im zaczęło się wydawać, że Polska należy do nich, że sobie sprywatyzowali nasz piękny kraj budowany od pokoleń. A ja mówię nie. I będę wam to powtarzał każdego dnia w trakcie mojej kampanii w tym okręgu wyborczym. Ja jako Michał Kołodziejczak, działacz społeczny, polityk, ja nie chcę za was decydować. To nie jest moja rola decydować za was. Ja jestem tutaj po to, żeby dać wam głos, żebyście wy mogli zdecydować o tym, jak wasz region ma wyglądać. Jeżeli tutaj polityk Prawa i Sprawiedliwości forsuje budowę kolei z Turku do Konina, czy z Konina do Turku, która kosztuje, za chwilę się okaże, 2 miliardy złotych, i mówi się, że to wszystko po to, by ludzie byli lepiej skomunikowani, a nie ma tu autobusów, to ja mówię w tym miejscu, gdyby chodziło o wasze prawa, o prawo do dostępu do komunikacji publicznej, to już dawno byłyby tutaj autobusy, byłaby komunikacja publiczna, ale jej nie ma. Dlaczego? Bo ci, którzy rządzą, im się zdało wydawać, że Polska to jest kraj,
który należy do nich i oni mogą sobie robić tutaj interesiki kosztem nas, zwykłych ludzi, nie pytając ludzi, którym będą burzone domy, którzy są tutaj razem z nami. I ja byłem ostatnio w Gozdowie, gdzie nikt nie pytał ludzi, którzy zbudowali domy, co dalej z ich mieszkaniami, z ich dobytkiem, jeżeli ta kolej tam będzie budowana. Dlatego mówię jasno i głośno, na straży praw tych ludzi ja będę stał i żadna kolej wbrew tym mieszkańcom nie będzie zbudowana. I składam tutaj moją pierwszą deklarację. Jeżeli ludzie nie zgodzą się na budowę kolei, bo będzie ona szła przez tereny nieakceptowalne przez społeczeństwo, to nie może być zbudowana i musi być ustalony taki przebieg, by odpowiadało to ludziom.